Cześć moi drodzy, w dzisiejszym odcinku aktualizacja w filmiku sprzed ponad roku o instalacji stokowego ROMu przez KDZ. I dzisiaj przedstawię wam metodę tak zwaną 2014, która jest dużo prostsza od tej, którą pokazałem wam wtedy. Zapraszam! W opisie znajduje się link do paczki zip z potrzebnym dla nas oprogramowaniem. Będą tam się znajdowały sterowniki oraz sam LG Flash Tool. Jest to przerobiony launcher od Flash Toola, tego prawdziwego, tego oficjalnego od LG. Nie wiem, w jaki sposób komuś udało się tego dokonać, ale jest to zrobione bardzo fajnie i teraz nie musimy ani uruchamiać Net User Administratora, ani tak naprawdę chyba administrator nie będzie nam w ogóle potrzebny. Jest to wielki plus, nie trzeba nic hakować, jak to mówili magicy na XDA. Metoda jest bardzo prosta, oczywiście zaczynamy od instalacji sterowników, które są niezwykle ważne. Wiem, pewnie wiele osób teraz powie: sterowniki? Po co mi to? No ale jednak, no, jeżeli nie zainstalujemy tych sterowników, jest duża szansa, że komputer nie zobaczy naszego telefonu w Donut Mode, a LG Flash Tool nie będzie chciał z nami współpracować. Tak też się zdarza. Oczywiście, oprócz tych sterowników jest sam LG Flash Tool, ale nie ma pliku KDZ z ROM-em. Plik KDZ musicie sobie załatwić już samodzielnie. W odcinku właśnie o instalacji oficjalnego oprogramowania sprzed roku mówiłem, że podałem link. Link, który mogliście zedytować, wpisując zamiast gwiazdek swój numer e-mail. Teraz już wam go nie podam, bo to nawet nie działa jakoś super dobrze, gdyż mamy tylko do pobrania najnowszy soft. Najnowszy na nasze urządzenie. Ma ja na przykład, chcę wam w tym odcinku pokażę, jak brać KitKata oznaczonego symbolem 20H. Czyli jest to najnowszy, a zarazem ostatni KitKat, który wyszedł na europejski wariant G2. KDZ-a możecie pobrać z różnych stron, możecie pobrać z XDA, możecie pobrać z takiej strony jak LG Firmware. Tylko teraz tak, instalując KDZ KitKat, po jego instalacji nie zniknie nam napis Rooted Donut Mode. Dlaczego? Jest to bug znajdujący się w oficjalnym bootloaderze LG, czy nawet po aktualizacji OTA, jeżeli nie mieliśmy nigdy zrootowanego telefonu, KitKat nam pokaże, że telefon jest zrootowany. Teraz wejdziemy sobie do Donut Mode. Aby to zrobić, musimy najpierw wyłączyć telefon, a potem trzymając przycisk do zwiększania głośności, wsunąć kabel USB podłączony wcześniej do komputera. Telefon od razu nam zaskoczy komunikatem, że komunikuje się z komputerem. I teraz widzimy, mamy user B94, jest to poziom baterii, czyli 94%. Oraz napis rooted, co oznacza, że albo telefon ma KitKat bootloader, albo że jest faktycznie zrootowany. W przypadku KitKata nie odzwierciedla się, nie ma odzwierciedlenia faktu tym, co tam jest napisane, także nie bierzcie tego pod uwagę. Ja bardzo dużo czytałem na ten temat, bo robiłem ten odcinek przed wysłaniem telefonu na naprawę gwarancyjną. I też mnie to bardzo intrygowało, czy może być napis rooted, czy oni tą gwarancję uznają, bo już od dawna się mówiło o tym bugu. Czy jednak ten rooted powinien zniknąć? Okazało się, że ten rooted nigdy nie zniknie, jak ukrywamy jakiegokolwiek KitKata. Ja potem po nagraniu tego odcinka tak jeszcze dwa razy spróbowałem grać tego KitKata i faktycznie ten rooted nie zniknął. Ale że znalazłem, wykopałem gdzieś na swoim laptopie ten sam soft, który instalowałem rok temu przed wysłaniem telefonu na gwarancję, czyli D802-10E bodajże. I muszę wam powiedzieć, że po instalacji tego softu napis rooted od razu zamienił się w biały unrooted. Wysłałem na gwarancję oczywiście w tym stanie. Serwisanci uznali gwarancję, nie wgrywali wcale KitKata. Także bardzo pozytywnie. Oczywiście w międzyczasie chciałem was zachęcić do polubienia mojej strony na Facebooku Sizzhard TV. Link oczywiście znajdziecie w opisie filmu oraz wyświetlił wam się tutaj na filmiku. Dlaczego do tego zachęcam? Tam, jak już niektórzy zauważyli, bardzo często coś piszę, mówię o najnowszych odcinkach albo
też informuję o nowościach, które mają miejsce chociażby w jakichś nowinkach dla G2, czy tam ogólnie dla Androida, także bardzo mocno zachęcam oczywiście do dodawania mnie do kręgów na Google Plus również, ale skupmy się na odcinku. Możecie oczywiście w ten sam sposób grać Jelly Beana, jeżeli skądś go weźmiecie, ściągniecie, albo może też macie go jeszcze na komputerze z jakiegoś starego wgrywania oprogramowania, nie ma problemu, możecie wziąć, jeżeli ten plik KDZ nie jest uszkodzony, jak najbardziej wgrywacie tą samą metodą. I chciałem zwrócić uwagę, że ten launcher, który teraz widzicie po lewej stronie u mnie na tle Edena Hazarda, to jest... On już jest ustawiony domyślnie na G2, czyli jest to CDMA, Diag, no i te reset time, który jest niewyjaśnioną w ogóle pozycją, nikt nam nie wyjaśnił, o co chodzi. No ale dobra, skoro LG uważa, że my nie powinniśmy wiedzieć, jak się obsługuje tego Flash Toola, to rozumiem, no bo w końcu to jest program serwisowy, a nie przeznaczony do użytku dla konsumentów. No ale dobra. Sterowniki mogą się wam faktycznie troszeczkę dłużej zainstalować. Widzicie, teraz to wszystko się dzieje, jak telefon jest w donut mode. Ja to przyspieszyłem jeszcze. Ale uzbrójcie się w chwilę cierpliwości. Ok, widzimy, teraz nam zaskoczyła konfiguracja urządzenia. Już widzisz, to jest LG, coś tam. Oczywiście teraz, kiedy już wszystko jest gotowe, odpalamy LG Flash Tool, a plik KDZ przenosimy do folderu, gdzie znajduje się aplikacja. Czyli do tego folderu, który mam teraz otwarty. Ja wybrałem D802.20H, czyli KitKat. Już mówiłem, że to jest ten najnowszy i ostatni zarazem KitKat dla G2. Wystarczy go wybrać. I teraz tak, mamy dwa rodzaje flashowania. Jest Normal i CSE. Ja wybrałem CSE, ponieważ CSE formatuje system, cache, Delvik, cache. A ten normal flash nic nie formatuje i może się zrobić tak, że odpalicie telefon, no i się okaże, że on się nie odpali. Dlaczego? Dlatego, że CyanogenMod inaczej rozumie tak jakby partycję, na której znajdują się dane aplikacje. Teraz widzimy, że LG Flash Tool zaskoczył nam prawie że od razu i zera zrobiło się magiczne 30%. Teraz trwa rozpakowanie pliku KDZ. Jak to się skończy, telefon zacznie nam kontaktować. Będziemy widzieli po telefonie, kiedy skończy się rozpakowanie i kiedy zacznie się flashowanie. Oczywiście, czasami może się wam zdarzyć tak. Nie przestraszcie się, tylko od razu odłączcie telefon, bo ludzie, którzy robili ten launcher dla LG Mobile Support Tool, nie mieli dostępu do kodu źródłowego programu. Wiadomo, nie da się go zdobyć, bo ten program... Potem go jeszcze mój znajomy ten program też chciał rozebrać. Powiedział, że on jest zabezpieczony przez jakąś specjalistyczną firmę do zabezpieczenia tych kodów, bibliotek. No i faktycznie, ten program posiada bugi. Na przykład, ale to taki bug, że przy otworzeniu, przy wyskoczeniu tego okna, które teraz widzicie, na którym jest ten różowy pasek, zamiast normalnych naszych europejskich literek będą same znaki zapytania. I co wtedy zrobić? No, nie wiem, ktoś może iść na żywioł i kontynuować instalację, ale z doświadczenia wiem, że ta instalacja może się nie powieść. Dlatego ja polecam, jeżeli jeszcze na telefon nie zaskoczył, to znaczy nie wyświetlił się COM oraz cyfra, która oznacza port, do którego jest podłączony telefon w komputerze, to odłączcie go, bo wtedy jeszcze się wgrywanie softu nie rozpoczęło i nic się nie stanie, jeżeli go odłączycie. Zresetujcie Flash Toola i rozpocznijcie wgrywanie jeszcze raz. Jak widzicie, to wgrywanie się naprawdę odbywa dosyć szybko. No bo przecież KDZ ma ponad 2 GB, na telefon zasuwa jak szalony przy wgrywaniu tego KDZ. Jeszcze jedna ciekawa uwaga jest taka, że pasek na telefonie idzie szybciej niż pasek w komputerze. To nie jest żaden mój błąd przy montowaniu filmu, tylko tak faktycznie jest. Nie wiem, jak to działa, bo tak dość długo o tym myślałem, że ten pasek w komputerze, on leci jeszcze dalej już po restarcie telefonu. Jak na telefonie będzie 100, on się restartuje, a ten pasek w komputerze leci dalej. Nie wiem, jak oni to wymyślili, ale po restarcie telefonu widzę, że komputer przestaje go widzieć, no a LG Flash Tool dalej leci.
nie wiem, może tam pauzuje się na ułamek sekundy i wtedy jak wygrywa telefon, to znowu rozpoczyna wgrywanie softu. Teraz widzicie, wyskoczyło mi formatowanie, czyli on w tym momencie usunął całe wszystkie moje dane, włącznie z muzyką, dokumentami, danymi aplikacji i dzięki temu nie będzie żadnych nieprzyjemnych okoliczności przy włączaniu systemu, takich jak COM, Weather, LGU i zostało zatrzymane. No bo już wszystko zostało oczyszczone ze starych śmieci, ze starego ROMu i telefon tak naprawdę będzie w takim samym stanie, jakbyście go kupili godzinę temu w sklepie, no w niezależnym sklepie, który nie daje swojej beznadziejnej nakładki. No i co, jak ten pasek w komputerze dojdzie do 100, to telefon się najzwyczajniej w świecie zrestartuje po tam kilku sekundach. No ale mi się zrestartował, wy jeszcze tego nie widzicie. Zrestartował się jakby nigdy nic. A LG Flash Tool powiedział... O nie, to nie... Tym razem. W każdym razie kiedyś mi się zdarzyło tak, że instalacja dobiegła końca. I LG Flash Tool powiedział, no nie udało się, failed. No sorry bardzo. No ale telefon działał normalnie. Nie wiem, co tam mu się nie udało. No, coś tam powiedział, zaczął jakieś psioczyć, że on tego nie zrobił, bo coś tam. No ale jak widzicie, wszystko hula. Na LG Mobile Support jest napisane complete. Także możemy już odłączyć spokojnie kabelek od komputera i skonfigurować nasz telefon, bądź też go wyłączyć i odesłać prosto do serwisu. Ja teraz jeszcze wam pokażę, jak to wygląda w Donut Mode po wgraniu tego KitKata. Nie wiem, czy dokończyłem, ale właśnie serwisant LG, ogólnie serwis LG nie zawraca sobie głowy tym napisem rooted, pod warunkiem, że macie KitKata i że telefon nie jest zrootowany. Także jeżeli wgraliście KDZ i nadal macie rooted, możecie śmiało odsyłać na gwarancję. Teraz proszę, widać elegancko, jest czerwony napis rooted. Jakie mogą być napisy? Może być czerwony rooted, różowy unrooted, który oznacza to, że telefon był kiedyś zrootowany, ale już nie jest. I biały unrooted, który oznacza, że telefon nigdy nie był rootowany. No a biały unrooted robi się właśnie po wgraniu Jelly Beana, o tym już mówiłem. No, także ja dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Przepraszam, że tak bardzo zwlekałem z tym odcinkiem, ale już niektórzy z was wiedzą, nad czym obecnie pracuję. No, oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i podawania propozycji na nowe w komentarzach, bądź też na Facebooku, czy na adres e-mail sisharttv@gmail.com. Ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do następnego. Cześć!